Włoska delegacja przyjechała na Dolny Śląsk, by promować praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Goście odwiedzili m.in. Wrocław, Świdnicę oraz kompleks Krzyżowa, gdzie mieści się fundacja zacieśniająca europejskie więzi. Włosi spotkali się z dolnośląskimi przedsiębiorcami, członkami organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami samorządów i Urzędu Marszałkowskiego. Przedstawiciele Instytutu Formazione Operatori Aziadali przyjechali do Polski na zaproszenie twórców działania Współpraca Międzysektorowa – Projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Eksperci opowiadali o funkcjonowaniu włoskiego rynku pracy opartego na ścisłych kontaktach pomiędzy placówkami publicznymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. Promowali także raczkującą w Polsce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu opartej na zasadach CSR-owych. Nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego CSR jest rzeczywiście opłacalny. To zajęło trochę czasu również u nas, ale przedsiębiorstwa zrozumiały w końcu, że przyniesie im to wymierne korzyści. W ten sposób łatwo pozyskać lojalność klientów, wydawać się bardziej rzetelnym kontrahentem. Ludzie są bardziej zadowoleni, kupując produkt, gdyż ufają takiej firmie, wiedzą, że postępuje ona uczciwie ze swoimi pracownikami i wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Przedstawiciele włoskiej organizacji istniejącej od przeszło 30 lat spotkali się we Wrocławiu z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Odwiedzili również Świdnicę, gdzie dyskutowano o możliwej współpracy w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarki i edukacji. Jeżeli zapoczątkujemy współpracę z Reggio Emilia, to będzie oznaczało nie mniej, nie więcej dla nas tylko poznanie bardzo ważnych działań i bardzo ważnych inicjatyw związanych z edukacją przedszkolną i żłobkową. To jest rzecz dla mnie niezwykle ważna, a jak dowiedzieliśmy się dzisiaj, Reggio Emilia jest jednym z regionów przodujących w świecie, nie tylko w Europie, jeżeli chodzi o tego rodzaju inicjatywy edukacyjne. Przedstawiciele włoskiego instytutu odwiedzili również Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Eksperci zwiedzili ośrodek oraz wzięli udział w warsztatach poświęconych wdrażaniu metod CSR-owych. Dzięki utworzonej niedawno Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych oraz wymianie doświadczeń z włoskimi partnerami, taka idea ma zakorzenić się na stałe na dolnośląskim rynku. Potrzeba jedynie trochę współpracy i wiary, że jest to możliwe. Należy pamiętać również, że pomimo barier niesie to za sobą wiele korzyści. Wystarczy jedynie wizja, gdyż nie dysponujemy wielkimi środkami. Mamy za to ogromny kapitał ludzki i społeczny, który może zostać zainwestowany. Takie spotkania służą właśnie wymianie pomysłów i wiedzy, a na tej podstawie można budować nowe możliwości w biznesie. Delegacja miała również okazję spotkać się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Włoscy partnerzy projektu opowiadali m.in. w jaki sposób realizuje się w Reggio Emilia projekty skierowane do społeczności lokalnej.